czyli tak, tradycyjne hawajskie pozdrowienie to aloha! Z takim właśnie wznoszącą się intonacją. Co to znaczy aloha? To znaczy pozdrowienie na dzień dobry lub na do widzenia, ale oznacza to również dzielenie się przeżyciami. Każdy z nas ma swoją cząstkę wieczną w swoim sercu. Jest wieczny. To nasze ciało to tylko zewnętrzny kostium, który pomaga nam podróżować po tej ziemi. Możemy go zmieniać. Natomiast trzeba pamiętać, że każdy z nas nosi w tym kostiumie to, co jest najistotniejsze. Swoją wyjątkowość i swoją niezwykłość. Czyli właśnie cząstkę naszego Stwórcy. Ten Stwórca nas kocha, daje nam wszystko, co tylko zechcemy. Ile razy pomyślimy o czymś, to zawsze mówi tak. W związku z tym Hawajczycy mówią dobrze, myśli są przedmiotami, a więc najpierw dobrze się zastanów, o czym pomyślisz, bo to wszystko Stwórca ci da. Czyli świat wydaje się taki, jaki jest. Chciałabym w ramach tej instrukcji obsługi zacząć od tego, jak się nazywają poszczególne akcesoria. No koszula to już wiadomo, prawda, co to takiego jest. Tutaj mamy takie lejko, to mamy pareo. To jest takie pareo dla mężczyzn. Mężczyźni mają wzory bambusowe lub palmowe. I teraz niektóre panie pytały, jak należy przewiązywać się tymi chustkami i zaraz postaram się to wam pokazać. Thank you.
Dziękuję.